kła, kła. Dzisiaj będziemy kłaczyć, bo dzisiaj w moje ręce wpadł Kła Kła Val X Premium Collection Box. Specjalny Spell the Unfaith, nowy zestaw, który właśnie dzisiaj ma swoją premierę. Zobaczymy, co znajduje się w środku. To już widać, że jest 3 specjalne karty, duża karta, 8 boosterów i wiele jeszcze szczegółów, które zobaczymy w środku, więc zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę, tak aby było nas coraz więcej docierać do nowych odbiorców i oczywiście komentarz, które są bardzo mile widziane i zapraszam do subskrypcji wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału. A dzisiaj przechodzimy do Spell the Unfaith i sprawdzamy specjalny zestaw. A jeżeli ty chciałbyś pokłakać trochę więcej, czyli Kła Kła Val, zainteresuje cię tym zestawem, to zapraszam na Poké Trainer. Link znajdziecie w opisie, tam na pewno znajdziecie ten zestaw dużo taniej. A więc przejdźmy do otwarcia, sprawdźmy co, jak to wygląda w środku. Piękny zestaw, słuchajcie, pyk. Mamy 3 specjalne karty, dużą kartę, 8 boosterków. Tak prezentuje się największa karta, bardzo ładna. Ej, słuchajcie, w ogóle coraz lepsze robią te jakościowo. Wydaje mi się, że te druki w europejskie naprawdę są coraz lepsze. Niedługo mam nadzieję, że dojdziemy do takich samych, jak są w Japonii. Żeby te karty były idealne. Bardzo ładnie to wygląda. O! Słuchajcie, coś fajnego widzę z tyłu. Nie wiem jeszcze, jak się tam dostać. No i bustereczki. Ładnie. No nie gadaj, słuchajcie, chyba z tyłu, słuchajcie, jest specjalny pojemnik na 3 specjalne karty. Nie gadajcie. Nie gadajcie. Ale kozak, ale kozak, o ja cię kręcę. Ja, będziemy mogli włożyć 3 karty i spiąć je tu magnetycznie. Ale kozak, nie że pojedyncze, takie małe jak w Gyaradosie czy w Charizardzie, co mieliśmy ten box, tylko można 3 włożyć, te 3 karty będą tu schowane. Ale kozak, ale to jest mega, ale to jest mega. A tak już prezentują nam się te fantastyczne karty w koszulkach. Quaxly, Quaxwell i Quaquawell X. 3 karty bardzo ładnie wyglądające, każda jest promo kartą, więc możemy dostać te karty tylko i wyłącznie w tym zestawie. Dodatkowo mamy jeszcze specjalny, nie tutaj jest do schowania, pojemnik. A tak prezentuje się już cała trójka, włożona tutaj specjalny pojemnik. Widzicie, on jest magnetyczny, więc nic nie trzeba tutaj więcej robić. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda. No i czas przejść do boosterków. 8 boosterów, specjalne karty już widzieliście. Otwieramy, sprawdzamy, co znajduje się wewnątrz. Ostatnio Spell the Unfaith oddawał tak bardzo, że cały odcinek miał maksymalny watch time. Jeszcze tak dobrego watch time'u to nie miałem, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że pozostawicie tutaj też również subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę. I sprawdzamy. Karta energii psychiczna. Lecimy. Od razu mamy... Noibat, Chaimoho, Atticus, zwykłe karty, Dobhan, jego przemiana Electric i Wubat, Wubat w Riversiku, naszym pierwszym Pokemonem tym, Wooper w Riversiku, drugim Pokemonem i trzecim mamy Armaregu w hologramie. Ale może wam powiedzieć, że mam tak dużo już kart z Spell the Unfaith, że właściwie wszystkie holo, prawie każdy, reverse, wszystkie non-holo już mam na 100%. Brakuje mi bardzo dużo kart z Shiningsów, więc jeżeli ktoś chciałby się powymieniać, oczywiście link znajdzie w opisie do naszej facebookowej społeczności, gdzie możemy się wymienić tymi kartami. Wooperek, Execute, bardzo fajny. Gengar, kurczę, lubię tę kartę, chociaż już mam nawet i w hologramie, na zasadzie w reversie. Nestball, Swubat, bardzo dużo mam. Powtórek i mamy Toxtreme! Toxtreme! Mamy w Shiny. Mówiłem, że brakuje mi tych Shiny i Shiny się trafił. Słuchajcie, fantastyczny drop. Shiny. Druga paczka Spell the Unfaith. Zaczynamy bardzo ostro. No, Noibat w reversiku, ale chyba go mam. I mamy Executor w hologramie, więc Toxie City mamy w Shiningsy. Bardzo dobrze, właśnie mówiłem, że najwięcej ich brakuje, pewnie wam również. Fantastyczna karta. No i zobaczcie, już jeden wypad, jest całkiem nieźle, Spell the Unfaith w ogóle ma jakiś chyba zwiększony drop. Tak naprawdę dużo tego wypada, chociaż chyba w Shiningsach, w wcześniejszych wersjach też tak wypadało, nie jestem pewien. Walcząca. Ogień zawsze oddawał. Także chyba wypada ich dosyć sporo, ale już mówię, jeżeli macie jakieś powtórki, to może się damy radę powymieniać. Nestball, Lunturn i kolejny
kolejny shiny, ale wyczarowałem. Powiedziałem, że shiny brakuje, shiny lecą. Veluza, shiny Pokémon trafił nam się fantastyczny. Pięknie to wygląda, fantastycznie dla mnie oczywiście. Technical Machine, czyli karta w reversiku, bardzo też ciekawie, bo chyba jeszcze nie mam. Oraz ostatni mamy hologram. No niestety tutaj z tych wszystkich trzech kart shiny najbardziej mi oddaje Veluza. Fajnie, druga karta na trzy paczki. I dalej wam powiem, nie zwątpiłem, jeszcze liczę na to, że wydropi nam Charizard. Jeżeli by tak dobrze leciał, już widziałem kilka Charizardów, że wydropiło komuś. Właśnie z Poketrainer pisali nawet na grupce, że wypadły im Charizardy. Więc jestem bardzo ciekawy, czy mi się też uda. Mamy stalową energię na początek. Miejmy nadzieję, no Pikachu fajny, bo w ogóle kojarzę go z wcześniejszej serii, chyba nawet McDonaldowej. No chciałbym. Nie ukrywam, że brakuje mi tych trzech najpotężniejszych, że w ogóle nie mam żadnej nawet karty gold. Gold karty nie mamy żadnej. Więc jeszcze troszeczkę nam brakuje tych kolekcji, tych najrzadszych najgorzej, że brakuje, a mało ich dropi. Kamerupt w reversiku, bardzo ładnie, bo chyba go nie mam. Golden Go, nasz złoty chłopiec, i już go mam, jeżeli ktoś będzie chciał, to się chętnie wymienię. I Golden Go w reversiku i Golden Go w tej samej paczce w hologramie, także super układ. Mam te dwie karty, ktoś chce się wymieniać, niech pisze. Palda Fates jest do wymiany. Kwakwa Well nam oddał dwoma shiningsami, spoko. W ogóle te paczki są, mam wrażenie, że nie wiem, czy macie też takie wrażenie, że nabytek jest trochę inny? Jakby troszeczkę inny był jakość karty? Taki ja mam przynajmniej wrażenie w dotyku, że jest zupełnie inaczej drukowana. Karta ognia zawsze oddawała nam. Pikachu po raz kolejny. Paldea Student, chociaż fajna karta, to bardzo często wypadająca. Gengar, zobaczcie, kolejny, chociaż go bardzo lubię. I Charmeleon, już któryś raz z kolei mówię, że mam tych Charmeleonów strasznie dużo, tego szkalnego w reversiku. Ale jeszcze liczę na Charizarda, Monkey w reversiku, bardzo ładnie. Griavard, piesek w reversiku oraz ostatni Hot Rotom. Niestety również go mam w hologramie. Słuchajcie, w hologramie, bardzo ładne. Nadal liczę na tego Charizarda. Mew jeszcze jest bardzo cenną kartą, też widziałem. Tam bardzo ładna karta. No i nie mam żadnego golda, jak mówiłem, więc zobaczymy, może coś w końcu na wypadnie. Liczę, jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony. Natu, Rerikant, Scrafty, Swobat, Artozon i mamy shiny Pokémon kolejny, trzeci nasz w naszej paczce, TD School. Bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony. Reversik, Charcadet oraz Raichu, przemiana piękna Pikachu w hologramie. Ale tutaj piękny reversik, piękny shiny Teod Skull. Bardzo ładnie. No i to mi się podoba. To jest przynajmniej dropek. Na samym końcu są najlepsze dropy. Zawsze tak było. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Odkładamy kartę. Jedną przekładamy kartę wody. Trawiasta. Byłem blisko. No i teraz tak. Verom. Bardzo ładnie. Mam nadzieję, że w środku jest jakiś przynajmniej gold karta. No tak by zwróciła, mocno zwróciłaby Dobhan. Akurat mieliśmy już go, Kamerupt, mieliśmy go w reversiku, Golden Go w reversiku przed chwilą też mieliśmy i Profesor Research w hologramie również go akurat mieliśmy. No więc tak na razie czekamy, ostatnia paczka. No i ostatnie Paldean Fates, no teraz to już musi być. Charizard, Mew, ostateczne najlepsze karty, ewentualnie jakiś Full Illustration albo gold karta. Takie są moje życzenia z tego dropu, żeby nam coś wypadło. Karta ognia, stalowa, było blisko. Chiyu, Wubat, miejmy nadzieję, że nam coś wypadnie takiego. Kirillian, Gengar po raz kolejny. Nest Ball, bardzo ładnie, ale mam już ich. I nasze myszki Mouse Hold w reversiku. Następnie Profesor Research w reversiku. I to też jest mi całkiem nieźle, bo na pewno mi brakował. Oraz hologram. Ajajaj, niestety Charizard nam nie wypadł, ale mam nadzieję, że jeszcze go dropniemy. No i nie wypadł nam ten Charizard, ani Mew, ani inne gold karty, które wypadły innym. Trochę szkoda. Najfajniejsze w tym całym zestawie tak naprawdę było to, które
No jest super, mega fajnie wygląda. Wygląda jak jakieś pudełeczko na czekoladki. Ale super to fajnie wygląda, że są na trzy karty promo zrobione takie specjalne opakowania. Jest to bardzo wygodne, fajne, super. Chciałbym, żeby więcej tego wychodziło. Zdecydowanie więcej wychodziło w takich zestawach. To jest mega. 8 boosterów to dosyć dużo. Duża karta, trzy promki. Wszystko fantastycznie. Zestaw po prostu mi nie oddał. Ale mam nadzieję, że wam odda i wy zyskacie fajne karty, którymi pochwalicie się w komentarzach. Więc zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę, tak aby przynajmniej pocieszyć mnie troszeczkę tym słabszym dropem, bo 3 shiningsy na 8 boosterów to nie było aż tak ekstra, jak bym chciał. Ale zachęcam was oczywiście do otwierania Paldea Fates, bo jak wam mówiłem, tam naprawdę fajnie dropi. Także życzę wam powodzenia i widzimy się niedługo na kolejnym odcinku, także do zobaczyska, trzymajcie się plutko, cześć!